Hej, siemano, z tej strony Roni. Witam was w kolejnym odcinku z FIFA 15 Demo. Tym razem jest to poradnik o tym, jak mieć dłuższą połowę w meczu oraz dodatkowo tutaj ułatwili nam, bo ten program umożliwia nam także arenę treningową. Oczywiście musicie pamiętać, że jeśli wybierzecie sobie arenę treningową, tutaj mamy do wyboru wszystkich bramkarzy z drużyn FIFA 15 Demo i tak samo najlepszych piłkarzy do wyboru. Pamiętajcie, że jak sobie tutaj zaznaczycie tą arenę treningową, to oczywiście tylko w FIFA 15 Demo nie będziecie mogli z niej wyjść, tylko będziecie mieli tą arenę treningową. W moim przypadku tutaj chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak przedłużyć sobie połowę. No powiedzmy, chcemy mieć 10 minut, tutaj możemy sobie wybrać stadion, na jakim gramy, od Liverpoolu albo arenę treningową. I jeśli no tutaj wybierzemy sobie interesującą nas długość połowy, liczbę minut, to zapisujemy zmiany, uruchamiamy grę i wszystko jest cacy. Ale jak widać, spójrzcie na czas, jest, połowa trwa 10 minut i możemy się dłużej delektować meczem. W opisie filmiku znajdziecie link do pobrania otóż tego programiku. Jeśli wam się spodobał ten poradnik, to zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie film. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego poradniku. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!